Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na 66. części z serii Bóg zachowa swoich. Kiedy zostaliśmy zbawieni, to zostaliśmy zapieczętowani. Taka jest główna teza tego nagrania. List do Efezjan, pierwszy rozdział, 13 werset. Informuje nas o tym, że w którym i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Ewangelię zbawienia swego, którym też uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym obiecanym. Więc widzimy tutaj wyraźnie, że Duch Święty został obiecany i że ten, kto usłyszał słowo prawdy Ewangelii zbawienia swego, którym też uwierzywszy, czyli nie tylko zostało usłyszane to słowo, ale także uwierzone, zostaliście opieczętowani Duchem Świętym. Drugie miejsce, które tutaj wspomnę, to jest czwarty rozdział listu do Efezjan, 30 werset. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Jest tu wyraźnie pokazane, że Duch Święty jest Boży, i on jest tym, który zapieczętowuje na dzień odkupienia. Czyli w którym też po tym, jak uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani tym obiecanym Duchem Świętym. Ten werset mówi nam, że kiedy zostajemy zbawieni, zostajemy zapieczętowani zamieszkującą obecnością Ducha Bożego. I to też możemy przeczytać o tym w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 32 werset, 5:32. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 32 werset informuje nas o tym w następujący sposób. A myśmy świadkami Jego w tym, co mówimy, także i Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy są Mu posłuszni. I także Rzymian, 5 rozdział, 5 werset. Rzymian, 5 rozdział, 5 werset. A nadzieja nie zawstydza, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli widać wyraźnie, co mówi Słowo Boże, że ten Duch Święty jest dany. Także 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 8 werset. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 8 werset. A przetoż, kto odrzuca, to odrzuca nie człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego świętego. I tak jak czytaliśmy, list do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset, dodał jeszcze, że jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Aspekt odkupienia w tym wersecie dotyczy naszych ciał. Ciał, bo człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I ten aspekt odkupienia dotyczy w tym wersecie naszych ciał, gdy Pan Jezus przyjdzie po nas w trakcie pochwycenia. I też mamy o tym wspomniane w Rzymian 8 rozdział, 23 werset. Rzymian 8 rozdział, 23 werset. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwiastek ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Czyli jest tutaj pokazany kontrast. Kontrast, który mówi, że nie tylko stworzenie wzdycha, ale i my, którzy mamy pierwiastek ducha. Odkupienie oznacza nie tylko bycie odkupionym, ale także uwolnionym. Obecnie nasze dusze są odkupione, bo tak mówi Słowo Boże, na przykład w Rzymian 3, rozdział 24, werset. Rzymian 3, 24. I bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Oraz Efezjan 1, 7.
Efezjan, pierwszy rozdział, siódmy werset. Którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Więc nasze dusze są odkupione, ale w owym dniu całe nasze dusze zostaną uwolnione od skutków grzechu i będziemy uwielbieni na wzór Chrystusa, o czym mówi także Rzymian 8, rozdział 30, werset. Rzymian 8, rozdział 30, werset. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Oraz pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Drugi werset. Najmilsi teraz dziadkami Bożymi jesteśmy i jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go tak, jak on jest. I także Filipian 3:21, list do Filipian, trzeci rozdział. List do Filipian, trzeci rozdział, 21 werset. Który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Oznacza to, że Duch Boży, który pieczętuje nas, gdy uwierzymy, nigdy nie opuszcza nas przez całe nasze życie. Jest z nami od chwili, kiedy zostaliśmy zbawieni, aż do momentu, kiedy zostaniemy uwielbieni i zabrani do domu, do nieba. I także tutaj warto wziąć pod uwagę Filipian 1 rozdział, 6 werset. Filipian 1 rozdział, 6 werset. Będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, Paweł pisząc do Filipian, pisał, że jest pewny, że ten, czyli Bóg, który rozpoczął w was, czyli w Filipianach, dobre dzieło, wykona je, dokończy je. Tutaj dowiadujemy się, że kiedy Bóg rozpoczyna dzieło w człowieku i zbawia go, to zamierza je dokończyć. Żadne z dzieł, które Bóg podejmuje się wykonać, nie pozostaje niedokończone. Dotyczy to również zbawienia. Jeśli Bóg rozpoczyna w kimś dzieło, to zamierza je dokończyć i przyprowadzić tę osobę bezpiecznie do domu, do nieba, aż do dnia Jezusa Chrystusa. Także warto wziąć pod uwagę Hebrajczyków 13, rozdział 5, werset. Hebrajczyków 13, rozdział 5, werset. Obyczaje wasze niech będą bez chciwości, przestawajcie na tym, co macie, bo sam powiedział, nie opuszczę cię i nie porzucę cię. Czyli widać wyraźnie, że Pan Jezus tutaj wyraźnie powiedział, nigdy cię nie opuszczę, ani cię nie porzucę. Nie ma wyraźnie żadnego warunku dołączonego do tej obietnicy Pana. On będzie nas trzymał przy sobie, a ponieważ będzie to w niebie, to my też tam będziemy. On będzie też w niebie. Hebrajczyków także, 10 rozdział, 14 werset. Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Czyli widzimy wyraźnie, że jedna ofiara jest podstawą tego wszystkiego. Albowiem przez jedną ofiarę udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Uświęceni to ci, których Bóg przeznaczył dla siebie przez nowe narodziny. I o tym czytaliśmy w wielu miejscach, ale teraz przytoczę 1 Koryntian 6:11. 1 Koryntian 6:11.
6:11, 1 Koryntian. I takimiście niektórzy byli, aleście obmyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Czyli widzimy wyraźnie. I także drugi Tesaloniczan 2:13. Drugi Tesaloniczan, lecz my powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia, umiłowani od Pana, że was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu ducha i w wierze prawdy. Czyli widzimy wyraźnie, a także pierwszy Piotra 1:2 zawiera podobną myśl. Że mamy tutaj wybranych według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży. Czyli widzimy wyraźnie, że przez wiarę ukończone dzieło Chrystusa jest podstawą. Przez naszą wiarę w ukończone dzieło Chrystusa, ci, których Bóg wziął i zapoczątkował w nich dzieło, czyli ci, w których Bóg rozpoczął dzieło, o czym mówił Filipian 1:6, to przed chwilą czytaliśmy, są doskonali w sumieniu, są uwolnieni od grzechów. Hebrajczyków 9:9 o tym też mówi wyraźnie. Hebrajczyków 9 rozdział, 9 werset. Hebrajczyków 9:9. Który był obrazem na teraźniejszy czas, którym bywają składane ofiary, dary i ofiary, nie mogące według sumienia doskonałem uczynić tego, który służbę Bożą odprawia, a także 10:1:2. Albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, takimiż samymi ofiarami, które co rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może przystępujących doskonałymi uczynić, bo inaczej przestaną by je ofiarowywać, dlatego że składający ofiarę, będąc raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnego poczucia grzechu. Czyli widzimy wyraźnie, że jest tutaj charakterystyczny brak poczucia grzechów. Stąd też osoby zbawione otrzymują pokój i pewność swojego zbawienia. I warto zauważyć, to dzieło udoskonalania sumienia wierzącego jest na zawsze. Nie jest tu napisane doskonali, dopóki nie zawiodą na drodze wiary, ale są doskonali na zawsze. Doskonali na zawsze. Także 1 Piotra 1:5. Także warto wziąć pod uwagę, to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. 1 Piotra, 1 rozdział, 5 werset. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego. Jeśli czytamy, że którzy są zachowani mocą Bożą przez wiarę ku zbawieniu, które ma być objawione w czasie ostatecznym, to widzimy, że ten fragment mówi nam wyraźnie, że tutaj możemy mieć tą pewność. I ten fragment mówi o tym, że Bóg zarezerwował dla wierzącego dziedzictwo w niebie i że jest on zachowany dla niego, zachowane to dziedzictwo jest dla niego i że wierzący jest zachowany dla Boga na ziemi mocą Bożą. Aspekt zbawienia, o którym tutaj mowa, nie jest zbawieniem duszy, gdy ktoś wierzy w Ewangelię, bo to też jest prawda, ale raczej zbawieniem, które wierzący otrzymuje na końcu drogi. Kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie w czasie pochwycenia, On uratuje nas z tego świata zepsucia. I to możemy
I to możemy mieć tutaj pewne. On uratuje nas z tego świata zepsucia, zabierając nas do domu, do nieba. O czym czytamy w Rzymian 13:11. Rzymian 13 rozdział, 11 werset. A to wiedząc czas, że przyszła godzina, abyśmy się już ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. A także 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 1 Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 9 werset. 1 Tesaloniczan 5:9. Pierwszy Tesaloniczan 5:9, gdyż Bóg przeznaczył nas nie na gniew, ale na pozyskanie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Także Hebrajczyków 9:28. Hebrajczyków 9:28. To mamy tutaj wyraźnie powiedziane, taki Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Jest to łaska, że każdy trzeźwy chrześcijanin szuka, i to widzimy na przykład w Judy 21, siebie samych miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Ten fragment, ten werset z 1 Piotra wyraźnie mówi, że jesteśmy zachowani mocą Bożą do tego momentu. Także mamy pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Dzieci moje małe, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I tutaj ten werset mówi nam, że jeśli wierzący grzeszy i zawodzi na ścieżce, w jakiś sposób Pan Jezus działa jako jego orędownik, aby przywrócić go do społeczności z Bogiem Ojcem. Adwokat to ktoś, kto zajmuje się wszystkimi sprawami swojego klienta. Jako nasz orędownik Pan podejmuje naszą sprawę przed Bogiem Ojcem, aby nas przywrócić. Najpierw wskazuje, że na krew i, że tak powiem, mówi, to jest oczywiście parafraza, to Pan Jezus tak nie powiedział wprost, to jest moja interpretacja, jakby coś takiego mówił. Ja zapłaciłem za ten grzech, co oznacza przebłaganie. To mówił właśnie werset drugi pierwszego listu Jana 2:2. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Następnie on zaczyna pracować nad naszym sumieniem, aby wzbudzić w nas skruchę, która prowadzi do wyznania, że uczyniliśmy coś złego, przez co zostajemy przywróceni do społeczności, o czym mówi pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Bez jego pracy jako orędownika żaden wierzący nigdy by się nie nawrócił i nie zostałby przywrócony. Mamy wiele rzeczy, za które możemy Panu dziękować. Zauważmy, że jego orędownictwo jest u Ojca. Sugeruje to, że podczas gdy więź komunii została zerwana, więź relacji, jaką wierzący ma z Bogiem jako swoim Ojcem, nadal stoi. Bóg jest nadal jego Ojcem. Kiedy dziecko w naszej rodzinie nie zachowuje się właściwie, nie przestaje być częścią rodziny i tak samo jest w rodzinie Bożej. Błądzący zostanie ukarany za swoje błędy
jeżeli będzie kontynuował swoją drogę grzechu, ale nadal jest częścią rodziny. Jeżeli fałszywe doktryny, które rozważamy, byłyby poprawne i wierzący mógłby stracić swoje zbawienie, to nie potrzebuje on orędownika, ale Zbawiciela. Ale Pismo Święte tak nie mówi. Kiedy dziecko Boże zawodzi, Pismo Święte wprowadza orędownictwo Chrystusa, a nie potrzebę zbawienia od nowa. Taka fałszywa doktryna pozbywa się orędownictwa Chrystusa. Gdyby była ona prawdziwa, nigdy nie byłoby czasu, aby on ją sprawował. Niektóre typy, które nauczają o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego, warto również wziąć pod uwagę. Pierwszy taki typ, który chciałbym tutaj dzisiaj wziąć pod uwagę, to jest Księga Rodzaju 7:16. Księga Rodzaju 7:16. A te, które weszły jako samiec i samica z wszelkiego ciała, weszły, jak mu przykazał Bóg, i zamknął Pan, zamknął Jahwe drzwi za nim. Ten fragment ma związek z Noem i z Arką. Jest on typem Chrystusa. W Księdze Rodzaju, 6 rozdział, jako głosiciel sprawiedliwości, o czym nam mówi 2 Piotra 2:5, drugi list Piotra, drugi rozdział, 5 werset. Jeżeli pierwotnemu światu nie przepuścił, ale samo 8 Noego, kaznodzieję sprawiedliwości zachował, zesławszy potop na świat bezbożnych. Noe jest typem Chrystusa, który w swoim życiu ostrzegał ludzi, aby uciekali przed nadchodzącym gniewem. W Księdze Rodzaju, 7 rozdział, jest on typem Chrystusa, w cudzysłowie kapitana naszego zbawienia. O tym mówi Hebrajczyków 2:10. Hebrajczyków 2:10. Albowiem godziło się temu, dla którego jest wszystko i przez którego wszystko, aby tego, który wielu synów do chwały przywiódł, kapitana ich zbawienia doprowadził do końca przez cierpienia. Czyli Chrystus jest kapitanem naszego zbawienia, Hebrajczyków 2:10, który zabezpieczył nasze odkupienie, przechodząc przez wody sądu. W Rodzaju 8 rozdział, Rodzaju 1 Mojżeszowa 8 rozdział, Noe jest widziany jako głowa nowego świata i jest typem Chrystusa w zmartwychwstaniu jako głowy nowego stworzenia, o czym też pisze Apokalipsa 3:14, Objawienie Jana 3:14. I do anioła zboru laodycejskiego napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Architekt stworzenia Bożego. Także 2 Koryntian 5:17. 2 Koryntian. Drugi list do Koryntian. 5 rozdział. 17 werset. A tak, jeśli kto w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Arka, którą zbudował Noe, aby ocalić swoją rodzinę, o czym czytamy w Hebrajczyków 11:7. Hebrajczyków 11:7. Wiarą Noe, otrzymawszy zbawienie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, bogobojnie przygotował korab dla ocalenia domu swego, przez którą potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. I to mamy wyraźnie powiedziane. Jest Noe właśnie tutaj bohaterem tego typu, ale Arka też jest typem. Arka, którą zbudował Noe, aby ocalić swoją rodzinę, jest typem dzieła pojednania, którego Chrystus dokonał na krzyżu, aby ocalić wszystkich, którzy są w rodzinie Bożej. Każdy, kto do niej wszedł, był bezpieczny i zabezpieczony przed wodami sądu, które spadły na ziemię.
Aby uczynić arkę nieprzepuszczalną dla żywiołów, miała ona smołę. Smołę. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Słowo smoła jest tym samym słowem, co pokuta. W języku oryginalnym jest ono tłumaczone w innych miejscach jako właśnie pokuta. Podwójna powłoka pokuty, podwójna powłoka smoły na arce mówi o podwójnym aspekcie dzieła Chrystusa w odkupieniu. Po pierwsze, było to przebłaganie, o czym czytaliśmy już w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, drugi werset. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, drugi werset. I on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Oraz pierwszy list Jana 4:10. W tym jest miłość, nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego dla ubłagania za grzechy nasze. I to przebłaganie, które zaspokoiło święte roszczenia Bożej sprawiedliwości wobec grzechu, ale także zastępstwo, o czym czytamy w Hebrajczyków 9:28. Hebrajczyków 9 rozdział, 28 werset. Taki Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Także 1 Piotra 3:18. 1 Piotra 3:18. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga, będąc zabity co do ciała, a ożywiony co do ducha. I tutaj widać, że to zastępstwo, które odnosi się do Chrystusa zajmującego miejsce wierzącego w sądzie. Arka miała również wewnątrz gniazda dla wszystkich, którzy do niej wchodzili. Mówi to o odpoczynku i pokoju, który Chrystus daje wszystkim, którzy przychodzą do Niego z wiarą i otrzymują zbawienie. To jest na przykład potwierdzone takim miejscem z Mateusza 11:28. Mateusza Ewangelia, 11 rozdział, 28 werset. Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I także Rzymian 5:1. Także podobną myśl zawiera list do Rzymian, 5 rozdział, 11 werset. A nie tylko to, ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali. W tym typie chodzi nam o to, że kiedy Noe i jego rodzina weszli do arki, jest napisane i zamknął go Pan, o czym czytaliśmy w Rodzaju 7:16, że Pan zamknął te wrota arki. Kiedy drzwi zostały zamknięte, nie ma wzmianki o tym, że ktokolwiek, że kiedykolwiek te drzwi zostały jeszcze ponownie otwarte. Tak mocno były zamknięte, że gdy nadszedł czas, by odkupiona rodzina wyszła, musieli rozebrać arkę, o czym też czytamy w Rodzaju 8:14. Zatem dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Proszę czytać Biblię, Słowo Boże, bo tam jest tylko zawarte to, co dla nas jako ludzi jest istotne w kwestii wiecznego bezpieczeństwa. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.